Siemka, witam was w poniedziałek. Ja, słuchajcie, mam skończony szczyt tutaj. Długo mi nie zeszło, no i przenoszę się teraz na kolejny. I taki będzie plan na dzień dzisiejszy, żeby lecieć z tym po kolei. I robić te szczyty, także zaraz tam postawię sobie chyba rusztowanie tam przed garażem, żeby jakoś sprawnie tam wchodzić i schodzić na dół. I biorę się na następny. Mam nadzieję, że do długiej przerwy chociaż tego zrobię. Fajnie by było. I że mi drewna wystarczy. Jak coś, to będę ciął sobie na pile stołowej. Jeszcze to, co mam tam, w razie czego. No i tyle w sumie. Działam, robię to. Jak dzisiaj się nie uda, no to jutro dokończyć tylko i brać się za podbitkę. Taki będzie plan na ten tydzień. Jeszcze muszę zadzwonić w tym tygodniu do Piotrka, spytać się go, jak tam z tym. Z kuchnią sytuacja wygląda, bo połowa miesiąca przyszły poniedziałek, więc wypadałoby, kurde, coś tam zaczynać z tą kuchnią. Coś tam w weekend sobie pogrzebałem też w tym, w domu. Listy przypodobowe pozakładałem w tym, w gościnnym, w sypialni. Jakieś tam łóżko zacząłem rozkładać, także powoli tam do przodu prace się posuwają w środku i jeszcze w czerwcu ze dwa weekendy na pewno wyjdą, więc myślę, że przez te dwa weekendy coś jeszcze tam podziałam po rzeźbie w środku, więc jak skończę tarasy, to może nie za wiele mi zostanie, żeby tam porobić, tylko podłączać wodę, pierdoły, takie wentylatory w łazience i pewnie uruchomienie oczyszczalni też mnie czeka, ale to akurat nie będzie, dzień dobry, skomplikowane bardzo, więc powinno być spoko. Dobra, to działam. Okej. U mnie koniec pierwszego szczytu, poszło sprawnie. Jeszcze nawet nie ma 11, więc można powiedzieć, że czas jest dobry. I teraz co będę musiał zrobić, to wyjąć piłę stołową i iść tam narzeźbić, naprodukować 10 kawałków metrowych i 14 takich po 70 cm, żebym mógł tam ten szczyt zrobić, bo to ta sama ilość pójdzie. Więc taki też będzie plan teraz na robotę. Już nie będę jechał do Huberta, zużyję to, co mam. Myślę, że tam powinno wystarczyć tego, żeby coś tam narzebić. Co prawda to będzie trochę schudszego, bo 38 mm tam ma z tej kontrolaty, znaczy co ja gadam, z tych jętek te drewno, ale to nieistotne, aby proste było i to jest lekka konstrukcja, więc raczej nie powinno to się nic tam wydarzyć z tym, także zakończam to, spadam stąd i to mamy gotowe. Tu jeszcze przykręcałem na płatę w takie kawałki tylko co miałem, żeby można było do czegoś dokręcić, bo jeszcze nie wiem, czy tu jotkę będę dawał, czy tylko będę wkrętę łapał tą podbitkę. To wszystko wyjdzie w praniu, to się zobaczy. Dobra, mam to tutaj też zrobione z tej strony, także lecę wyciągać piłę stołową. Dobra, mam drewno przygotowane. Tutaj już sobie pociąłem niektóre na metr, żebym po prostu nie musiał już łazić i ciąć, tylko będę już gotowe od razu. A tu mam drugą kupeczkę na te poprzeczniaki, także wszystko mamy gotowe. Teraz tylko ustawić tutaj to. Na 50 mm będę ciął. No i dobra. Powinno być ok. To mamy. To wszystko mamy, palę maszynę. I jedziemy z tym. Jak to będzie szło w ogóle?
wybierałem z takich prostych, żeby miał po prostu, żeby nie było jakichś bananów i takich innych rzeczy. I będę potrzebował też dwa krótsze tam przy szczycie, dwa trochę dłuższe na 1,02, to wziąłem ze sceny 24. Utnę z tego i będzie elegancja. Ładnie idzie, tarcza jest nowa, także nie powinno mi to długo zająć. Przełoczyć słabo tyli. A tutaj słuchajcie, przywozłem sobie ostatnio, teraz w weekend, cegłę z odzysku. To jest cegła ze studni po niemieckiej. I stwierdziłem, że sobie ją wezmę z tego powodu, że jak kiedyś w przyszłości tu kuchnia letnia powstanie, to będę chciał sobie tam zrobić piec taki na pizzę, a raczej na chleb. I też razem z wędzarnią od tyłu przy kominie. Komin też z cegły będzie pociągnięty do góry. Więc stwierdziłem, że tutaj będzie fajnie, bo ona ogólnie, no wiadomo jak jest ze studni. Wziąłem ich więcej niż mi potrzebne będzie, bo na pewno nie każdą będę mógł użyć, ale ogólnie jest w takim kształcie, gdzie łatwo będzie zrobić jakiś tam półłuk z niej, taki elegancki, więc myślę, że mi się to przyda. Wiadomo, że to postoi trochę na palecie, ale ogólnie stwierdziłem, że jak najbardziej sobie wezmę, bo tam miał znajomy do wywalenia to, a stwierdziłem, że coś takiego na pewno sobie zużyję, nawet jakbym miał dzisiaj jeszcze poprzecinać sobie czy coś, ale myślę, że może z tego coś fajnego w przyszłości wyjść. No ale to w dalekiej przyszłości raczej. No dobra, nic, lecę dalej i wycinam. To słuchajcie, chcę sprawdzić, czy ta jodka mi tu złapie, czy nie będę musiał dorabiać czegoś tutaj między krokwią a ścianą. Na ile tutaj... Nie, wychodzi na to, że tu złapiemy jeszcze. Nie wiem jak tam dalej, kurde. To wygląda. Nie przyłożę tak. No tu już nie starczy. Czyli tam gdzieś ona odchodzi. Jest banan i trzeba będzie tu prawdopodobnie tą pianę wyrżnąć stąd, wydaje mi się, i no tak, ewidentnie będzie brakować, więc gdzieś od tego momentu tutaj będę musiał podrabiać jakieś kawałki drewna. Tylko teraz tak, tu mogę sobie w sumie zacząć, ile mogę z drabiny, wtedy przesunę rusztowanie i tam ogarnę temat. Tam też na dole chyba będzie ok, nie wiem jak tam przy górze, no ale parę takich kawałków będę musiał jeszcze dociąć na pile, dlatego nie chowałem i trzeba będzie po prostu podrabiać. Nie, takie kawałki drewna, ale to tylko tutaj, tam nie trzeba było nigdzie z tamtej strony, więc to się ogarnie. Dobra, to co robić teraz? Aha, metrówka i zaczynam zaraz to mierzyć i po kolei kręcę. Dobra, wycięłem tą pianę, którą musiałem przyblokować te wróble przed robieniem sobie gniazd. No i teraz dociąłem kawałek 1x27 mm, taki mi tu chyba wejdzie. I spróbuję to jakoś przygotować, tylko czy ten bit jest dobry do tych wkrętów? O, to jest pytanie. Taki trochę luźnawy, coś mi się wydaje, że powinien być większy, ale spróbuję, zobaczę. Czy pójdzie? Teraz jak to zrobić tutaj, bo nie za bardzo dojście mam.
To jest. Może sobie wkręcę już w Krokiew albo ze dwa. No, powinien złapać. Resztę to z góry będę musiał zrobić. Zobaczę, czy mi to się uda przyłapać. Wziąłem sobie dłuto, żeby to przyblokować. Nie wiem, czy to coś da. Tam piana trochę przeszkadza. Pierdzielona jeszcze. Ta deseczka też jest wykręcona trochę. Listewka czy deseczka. O, tu wlazło. Fajnie by tam jeszcze weszło. Kurde, nie mam jak, muszę wejść tam. Może w sumie z góry to przyłapię. Tak zrobię. Się nasypiło tego styropianu, bo tu podziubany już był przez te szkodniki. Wejdziesz czy nie wejdziesz? No, wlazło się, przekosiło. Pierdzielone. No. Chyba tamte był najlepiej przyłapać na początek. A się to blokuje, kurde mać. O. Tam by teraz weszło. Tu by było. Dobra, chyba mogę łapać. Żeby nie wystawało też, kurde. Jak się przekosi, to będzie lipa. Spróbuję tego lutnąć. No i dobra, będzie chyba. Tą końcówką nie będzie wystawać. No właśnie. To tamtego z dołu jeszcze przyłapię. Teraz tu by się jakoś przydało to zrobić. No i dobra, będzie. I tak jeszcze muszę zrobić tutaj teraz. Na górze, no i tam też będę musiał zrobić, ale to pewnie sobie tą stronę przygotuję. Zrobię całość i wtedy dopiero zejdę sobie na drugą stronę, znaczy się wejdę i tam to samo będę musiał zrobić. Ja po przerwie. Działam, jestem tu przy szczycie. I tak patrzę, jak teraz tu już jestem, to od razu ogarnę tą stronę też i później sobie przesunę w tamtą stronę, rusztowanie zostanie mi tylko tamten dół. No i wszystko na to wskazuje, że skończę to raczej bez problemu dzisiaj. Dobra, to by było. Można kręcić. Tylko będę musiał tutaj listewkę jeszcze tą też dać. Tą siatkę zaraz wyjąć, pianę wyciąć. Nie musiałbym tego robić, jakby nie te pieprzone wróble, kurde. No ale to... Nikt się nie poradzi niestety na to. Teraz już będzie z nimi spoko, jak się podbitkę zamontuje, to... Ach, tam patrzcie, już się wyniosła. Jaką elewację ja kupię przyroj, kurde. Będę musiał wziąć spędzelka i przelecieć trochę, no bo... No, nie pobrudziły dziady. Te torksy mi się skończyły, muszę... tymi wkrętami się wspomagać. No co, tu kawałek tylko mi zostanie na docięcie i zaraz lecę z tym tutaj. Nie, temat załatwiony. Kurde, te wkręty, powiem wam, ani na PZ2, ani na PH2. Ani na jedną końcówkę, ani na drugą, nie wiem. Do czego to tu miał być. Dobra, to mamy. Muszę sobie przymierzyć od razu, ale mam tu jeszcze kawałek drugi.
260 tutaj. Dobra. I tu będziemy mieli 641. Dobra, i ten tutaj powinien pasować też. Postaram się docinać sobie, jak już schodzę, trochę naprzód, żeby nie latać tak z każdym kawałkiem. Powinien podejść, chyba podejdzie. Odbity, wejdziesz czy nie wejdziesz? Wejdziesz. Tutaj to nie wiem, mam cichą nadzieję, że ta listwa chami przyjdzie na to, że będę w stanie ją wsunąć tutaj jakoś. Dać tu do końca i tylko żeby lekko podbitka w nią wlazła, nie wiem czy to się uda, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Dobra, przykręcę tego, idę dociąć ten kawałek i tam sobie od razu zmierzę też. No i jadę z tym już dalej do końca. W końcu jutra coś innego będzie. I udało się. Mam to zrobione, także na dzisiaj zakończam. Idę poogarniać tylko. A jutro zaczynamy z podbitką, prawdopodobnie tam nie z tej strony, tylko z tamtej drugiej, ponieważ ma padać, więc jak będzie zaczynało od zachodu, to tam będę, można powiedzieć, w suchym bardziej, dlatego jak coś to będziemy tam zaczynać. Będę chciał zacząć od tego, żeby jotki poprzykręcać po długości sobie z tamtej strony, no a później już zacząć z tymi panelami lecieć, zobaczymy jak to będzie szło. Także na dzisiaj tyle, do zobaczenia jutro na podbitce. Pozdrawiam, cześć!